Powodzenia w rozwoju i ekspansji zagranicznej życzy sponsor programu Biuro Arcus Link, dostawca specjalistycznych i przysięgłych tłumaczeń dla biznesu. Trudno wyobrazić sobie dzisiejszą światową gospodarkę bez profesjonalnych biur tłumaczeń, codziennie wspierających biznes. Ale te same biura wspierają też rozwój obywatelskiego, otwartego społeczeństwa. Współpraca pro bono z organizacjami pozarządowymi jest dla wielu biur tłumaczeń nie tylko sposobem na wsparcie rozwoju lokalnej społeczności, ale często również na zapisanie się w historii. Dla znanego w całej Polsce łódzkiego biura tłumaczeń Arcus Link jedną z takich okazji było tłumaczenie listu Lecha Wałęsy do Komitetu Noblowskiego. Listu, w którym były przywódca Solidarności apelował o pokojowego Nobla dla Olecha Sencowa, ukraińskiego reżysera więzionego w rosyjskim łagrze za kołem polarnym. Sencowa po 4 miesiącach głodówki Rosjanie ostatecznie uwolnili. Sencow wiele razy podkreślał, jak istotne w przetrwaniu łagru było dla niego wsparcie udzielone przez międzynarodową społeczność. Wierzymy, że nasze tłumaczenia otwierają świat. Tym razem pomogły otworzyć go również dosłownie. Powodzenia w rozwoju i ekspansji zagranicznej życzył sponsor programu Biuro Arcus Link, dostawca specjalistycznych i przysięgłych tłumaczeń dla biznesu.